Ogień, krzemień, język, maszyny. W obliczu kryzysu ludzkość przystosowała się. Staliśmy się wojownikami, odkrywcami, budowniczymi, marzycielami. Tymi, którzy są w stanie zmienić świat. Żyję na tyle długo, że pamiętam, jak kiedyś wyglądał świat. Mieliśmy wtedy swoje miejsce, kraj, społeczność, rodzinę. Jedno państwo upada, zanim kolejne, a wtedy miliony uchodźców ruszają, każdy w swoją stronę, ale nigdy do domu. Nazywamy siebie bezpatami. Jesteśmy bezpaństwowcami walczącymi o przetrwanie. Znaleźliśmy się między ostatnią dwójką supermocarstw, które walczą ze sobą o zasoby, co grozi wciągnięciem nas w wojnę nowego rodzaju. Jesteśmy w drodze do Dohy, aby powstrzymać Rosjan przed przejęciem amerykańskiego satelity. Dane na jego pokładzie wystarczą każdej ze stron, żeby nas rozwalić. Już wcześniej mierzyliśmy się z kryzysem. To wtedy narodzili się bezpaństwowcy. Jesteśmy wojownikami. Przystosowaliśmy się. To nasza walka. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzał. W strefie walki dwie armie rywalizują o zdobycie i utrzymanie sektoru. Walka trwa, dopóki jednej ze stron nie skończą się posiłki i nie zostanie zmuszona do odwrotu. I tyle. Dalej. Jak zajmuje się sektory? Należy zabezpieczyć cele na ich obszarze. By zabezpieczyć cel, trzeba pozbyć się wszystkich wrogów. Kiedy dana strona przejmie wszystkie cele na jego obszarze, przejmuje sektor. Jeśli utrzymacie więcej sektorów niż wróg, wyczerpujecie jego posiłki. Kiedy mu się skończą, przejmujecie pole walki. Jasne, można walczyć z wrogiem i zredukować jego posiłki, ale klucz do zwycięstwa to zdobywanie sektorów. Skupcie się na celu, ludzie! Ruszamy! Hej, 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 cześć, powitajcie z tej strony Pazzi. Tak, to jest właśnie Battlefield 2042. Ja mam właśnie, moi drodzy, wersję z EA Play Pro. Jest właśnie opcja, że można sobie wziąć i wykupić dostęp i na miesiąc albo na rok. Jeżeli chcecie, możecie wziąć na miesiąc, jeżeli chcecie, to możecie wziąć na rok, wykupić. No i można sobie wziąć i grać ile chcecie, ponieważ premiera i tak jest 19 listopada. A jeżeli wykupicie właśnie wersję Gold albo wersję Ultimate, macie właśnie możliwość grania teraz w wersji Early Access. Więc dla mnie to jest duży plus, że właśnie takie coś jest i działa. Także więc dajmy sobie na
Zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Mamy też właśnie Battlefield Portal, który dosyć fajnie właśnie brzmi, bo mamy praktycznie wszystkie mapy z Battlefieldów. I to właśnie na takim czymś właśnie to działa. Tutaj mamy właśnie Battlefield Hard Zone. Operacje drużynowe, zabezpieczyć informacje, przetrwać, opakować się. Oraz All Out Warfare. Wojna totalna, epickie bitwy, kontrola terytorium. Okej. Weźmy sobie może Battlefield Portal, zobaczmy sobie, jak to w ogóle będzie wyglądało. I tak, witaj w Battlefield Portal. Battlefield jest dla każdego, chcemy utrzymać Battlefield jako rozumianą, otwartą i światową społeczność. Okej. Kłóć się. Dobra. No i dobra. I mamy teraz do wyboru tutaj mapy. Mapy, gdzie możemy sobie wziąć i wybrać, na jakiej mapie chcemy wziąć i grać. Na razie są tylko i wyłącznie 4, tego co widać. Bo to wiadomo, to jest Early Access, to nie jest wersja praktycznie premierowa. Tylko to jest, moi drodzy, przedpremierowa jeszcze. Więc dopiero premiera właśnie, tak jak właśnie wam mówiłem wcześniej, wychodzi 19 listopada. A teraz na razie mamy tylko i wyłącznie takie wersję testową, no. Early Access dokładnie. Taka beta, tylko tyle, że z większymi dodatkami. Dobra, tutaj może sobie na tą. Zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała ta bitwa. Ponieważ chcę zobaczyć właśnie, jak wygląda taka współczesna, dosyć taka stara bitwa. Zobaczmy. No i wróć tam, gdzie wszystko się zaczęło, dokładnie. Klasyczny tryb podboju Battlefield 1942 na mapach L, a main i ofensywa. Okej. Czytało dosyć szybko, powiem wam szczerze. Aha, i co ciekawe, tutaj nie ma, moi drodzy, kampanii. W tej grze nie ma żadnej kampanii, jest tylko i wyłącznie multi i gramy tylko i wyłącznie na multi. Okej. Dajmy sobie tutaj odrodzenie. Cyk. Lecimy. Myślałem, że możemy tutaj wziąć i pojechać tym samochodem. A jednak nie. Okej. W ogóle mamy co broń. Iść tak. Zobaczcie jak sobie w ogóle, jak się kamera tutaj obraca. Strasznie. Strasznie wolno, nie? Zobaczcie. Strasznie wolno. Ponoszą straty, tak trzymać. Ja nie wiem, co to w ogóle się. Kontrolujemy teraz prawie wszystkie sektory. Strasznie to w ogóle tak mozolnie idzie, o, zobaczcie. Ja nie wiem, co to w ogóle się. Nie, no naprawdę. Ale to jest dziadostwo, powiem wam. W innych grach jeszcze to jakoś działa, nie? Ale tutaj. O. No zobaczcie, te ruchy kamerą w ogóle są straszne w tej grze. Jeszcze to jakoś działało. O kurwa, zabili mnie. Trzeba patrzeć pod snajperski. Dobra, snajper mnie zabił. Ale żebym się wystraszył, bo mam dosyć głośny dźwięk na słuchawkach, więc muszę sobie to wziąć i przyciszyć. Okej. Po drodze, nie? No i lecimy. Wrogowie przypuścili atak na cel w sektorze Echo. Aha, tam są. Na jedynce są. Na A1. Gdzieś tutaj na tej wieży byli, to nie? Wiecie? Sektor Bravo wpadł w ręce nieprzyjaciela!
O, teraz już to lepiej działa. Zobaczcie, teraz już coś się musiało... W ogóle optymalizacja w tej grze jest straszna. Tego, co mi wiadomo, że jeszcze kuleje w tej właśnie wersji. Nawet na tych lepszych kompach, tego co właśnie wiem, ludzie właśnie narzekają strasznie, że im laguje w ogóle. Dosyć długo wczytuję mapę. O kurwa. Ololo. Siły wroga koncentrują swoje ataki na celu w sektorze Echo. Ej. Idźmy sobie tam gdzieś. Na razie nikogo nie ma, na szczęście. Oni są tam. Idźmy sobie bokiem. Wejdźmy sobie jakoś. No i zobaczmy. Czy się uda, czy nie uda. Strzelałem z czołgu. Aha. O, strzela. Strzelał zasraniec. Strzelał zasraniec. Jest tam. No R, no przeładuj to, kuźwa mać. To jest. Strzelaj do nich, strzelaj. O kurde. No jeszcze się muszę nauczyć tej duszy. Wiadomo, to ten gameplay będzie porażką, nie? Od razu wam mówię. Czekajcie, weźmy sobie jakiś jeszcze innego sobie weźmy. Wrogie siły zabezpieczyły sektor Alfa. To jest snajpera. No, snajpera wiadomo co, nie? Dobra. Ojoj. Już gdzieś tutaj strzelają. Gdzieś tam strzelają. Tabat, he's down. O. Jest. Jednego. O kurde, jeden jest, drugi mnie dobił, nie? Ale jest, chociaż jeden kill. Chociaż jeden kill. Dobra, lecimy dalej. Dajemy na C1. Let's go. Nie no, ja zawsze lubiłem Battlefieldy, powiem wam szczerze. Nawet najlepszy według mnie Battlefield to jest właśnie trójka, nie? O kurde. Oni już mają czołgi, nie? I to jest właśnie problem w tym. Czołg się dopadnie, to już typa blada, powiem wam szczerze. Wróg atakuje cel w sektorze Charlie! Ulala, patrzcie ile tam ich jest. No. No. Sojusznicy stracili kontrolę nad jednym z celów. Sektor Charlie jest teraz pod kontrolą wroga. Ale kupią mnie. Kupią nieźle. No i znowu tak. Wczytywanie, zobaczcie się, bo w ogóle, no naprawdę tej straszna jest ta optymalizacja, Boże święty. O, znowu to samo, to wcześniej. A papuga się odzywa, kuźwa mać. Nie uspokoiła w końcu. Widać, że większość gra na konsolach.
niż na PC-cie. Wiadomo. Wiecie dlaczego? Bo na konsolach, jak macie Xbox Game Pass, macie możliwość grania przez 10 godzin i dlatego. Jeśli chcecie wziąć i pograć sobie w tego Battlefielda, to macie właśnie możliwość. Jest. Ja go zabiłem i on mnie zabił, nie? Dobre, to było dobre. No i macie właśnie możliwość właśnie sobie pogrania w 10 godzin, jeżeli macie Xbox Game Pass na Xboxie. A nie wiem jak to właśnie to wygląda na PlayStation. Wiem, że na Xboxie właśnie jest tak, że jak macie Xbox Game Pass, to właśnie macie możliwość pogrania tylko przez 10 godzin. Sektor Bravo jest nasz! Udało się nam zająć Bravo! Powiem wam, że się robi nieciekawie teraz, tutaj. Póki co na razie jestem... No, słabo idzie. Oj kurde, snajper. No. Snajper. Jak snajper cię dopadnie, to już... Chyba, blada. No na razie nie jest źle. Na razie nie jest źle, mam już 3 kile. Bywało gorzej, nie? No, wiadomo, monitor też robi swoje, bo mam dosyć fajny, spoko monitor. Czekajcie. Wrogowie okay. Popełniają coraz więcej błędów. Dobra. Wyeliminowaliśmy połowę przeciwników. No i jedzie. Świetnie, żołnierze. Sektor Alfa jest pod naszą kontrolą. Ajajaj. I bum. Koniec. Dobra. Jestem ciekaw w ogóle, jak oni tutaj ten sobie samochody biorą. Już można jakieś samochody sobie wziąć. Jak chyba są jakieś jeszcze dostępne. A są, no są. Tutaj na przykład jest dostępny. Zobaczcie, na niego. Jak się bawić, to się bawić. A jak? Nie no, no. Dobra. Gramy normalnie. Będziemy się bawić. Oj. Patrzcie ile jest. No powiem wam, że robi się nieciekawie. Zajęliśmy sektor Charlie. Niemal wszystkie sektory pod kontrolą sojuszników. Cel w sektorze Echo nie jest już zabezpieczony. Oj, czekajcie. Atakujemy cel w sektorze Echo. Kurde no. Ajajaj. A było tak blisko, nie? Aj, ale przejmują.
ale przejmują, możemy to przegrać, że powiedziawszy. Jak nie ogarniemy tego. No nie, nie idzie dobrze, nie idzie nam dobrze. Nie idzie nam dobrze. Kurde, za daleko. Sektor Alfa został przejęty przez wroga. Gotta reload. A to jest nasz? Dobra, okej. Mam złe wieści, żołnierze. Wróg kontroluje większość sektorów. Dobra. Oj, 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 z tyłu, no. Pewnie powie, że o, jak ty kurde człowieku słabo grasz. Dobra, ale ja na początku grałem pierwszy raz, nie miałem styczności w ogóle w tej grze jeszcze, więc to jest mój naprawdę pierwszy gameplay ogólnie w tej grze, więc... Więc musicie naprawdę mi to wybaczyć, bo ja muszę wziąć i poznać praktycznie mapę, nie? Dobra. Idźmy sobie na A1. Jest, przejmują. Przejmują A1. Okej. Jest ładnie, jest dobrze. Przejmujemy, przejmujemy, chłopaki. Aha, no i co ciekawego, mam tą wersję na Steamie, ale teraz gram na Originie. O, tu jest ten. Jestem ciekaw, jak w ogóle tutaj się... Uciekł, granata. Właśnie przejęliśmy sektor Alfa. Wróg przeprowadza atak na cel w sektorze Alfa. Oj, oj, oj. Większość sektorów. Róbcie swoje. Ja pierdolę. Ale te wybuchy, nie? Jak mi się to podoba, te wybuchy tutaj. Nie, no naprawdę robi to robotę, nie? Robi taką robotę. Dwa czołgi, dwa czołgi, dwa czołgi, dwa czołgi. Ja cię pieprzę. No. Czekajcie, zobaczymy co tutaj jeszcze mamy. Bazookę, mamy tego, medika. MBRN Grand, to nie, to ty jest technik. Dobra, dajmy sobie tego. Musimy na D1 wziąć i opanować. Enemy dead right there. You're bucking for some chest candy now. Oj, sniper. 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 Dajmy się odrodzić trochę. Tossing a grenade. Cancel that. Sojusznicy atakują cel w sektorze Delta. Dammit, he's down! Się chowają w zasadzie. Kurde!
Mamy cel w sektorze Delta! Siły wroga przejmują kontrolę. Musimy to zmienić! Jeszcze 22 minuty, moi drodzy, do końca rozgrywki. No a to może być dosyć długa misja, nie? Tutaj... No nie powiem, że nie, bo to jest... To jest... przejmowanie, kurde, tych punktów. Daleko są. Jest broń na daleki dystans. Skąd oni idą? Stamtąd? O kurde! A, z jedynki, no właśnie. No stop. Tam idą. Patrzcie ile ich idzie. O ja pierdolę. No. Ale ich idzie. Normalnie szturm. Szturm szedł. Jak nic. Ogarniają sobie fajnie. Do dzieła, chłopcy! Jeden z naszych celów jest atakowany! Nie no kurde, to jest za dużo ich tutaj. Cel w sektorze Charlie nie jest już zabezpieczony. Ja pierdzielę. Wróg odbił sektor Charlie. No co jest w ogóle? Naprawdę z tą grą jest tak tragicznie, że to jest obłęd. Wrogowie kontrolują większość sektorów. Ale ta optymalizacja jest... Kupana! Sojusznicy atakują cel w sektorze Delta. Jest kolejny? Ej. Oj. Czekajcie. Nie będę tutaj nacierać, tego co wiem. Przejmujemy. Walczcie z głową, nie zostało nam wielu ludzi. Kurde. Ajajaj. Sektor Delta zabezpieczony. Siły wroga atakują jeden z naszych celów. Większość sektorów jest pod naszą kontrolą. Dobra, musimy wziąć i przejąć C. C. Przejmujemy, moi drodzy, C. Tak jest. Będziemy was obserwować. Odbił. Lecimy. Nie no, naprawdę, to robi taką dużą robotę. Fajnie się naprawdę gra. Tylko ta optymalizacja to jest strasznie skopana. Kurde. Bugowałem się. I co? Kto wygrał? Porażka. Dzisiaj daliśmy z siebie wszystko, ale ajajajajajaj. No niestety. Nie udało się. Nie było źle. Zbyt pewny siebie. Najwięcej zniszczonych pojazdów 6. Najwięcej przeniesionych celów 6. Najwięcej zabójstw
Chyba coś sobie 36. naciągnąłem. Okej. Okay. Przyjęte cele, dwa. Pazy game. No. Miejsce drużyny 11. Postęp poziomów. O, proszę. Elegancko. Mamy drugi poziom. Trzeci poziom. Czwarty poziom. Uwaga. Czwarty poziom. No, elegancko. Elegancko. No i mam tutaj też 7 killi. Z tego co mi wiadomo, mamy 7 killi. I chyba dwie asysty albo 3 nam weszły. Więc nie jest źle. Okej, okay, kolejna mapa. El Alamein. Ale już nie będziemy na niej grać. Ponieważ tym odcinkiem już będziemy pewnie kończyć. Może być ciekawa ta mapa. No naprawdę, tutaj są dosyć fajnie. Jest portal, naprawdę zrobili tak fajnie, że mamy praktycznie wszystkie mapy z Battlefieldów i można właśnie wziąć na nich grać. Więc przetestujemy sobie też jeszcze inne tryby. Póki co. Ponieważ do 19 listopada jeszcze trochę zostało nam czasu. A zobaczycie pewnie w większości, jak wyglądają też właśnie inne tryby z Battlefielda 2042. Dobra. Ja się już odłączam, moi drodzy, opuść grę. Cyk, cyk. No i odblokowano nagrodę za poziom gracza. O, no pięknie. Dobra. Okej. No i dobra, moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Dajcie znać, czy chcecie właśnie więcej odcinków z Battlefielda 2042 w komentarzu. Ja mam życzę miłego spędzenia czasu do następnego odcinka. Mam nadzieję, że już niebawem. Także więc trzymajcie się, moi drodzy. Na razie. Hejos i cześć.